Na koniec każdego roku obdarowujemy się prezentami. Zamek Królewski w Warszawie występuje razem z prezentami do Państwa. Prosimy, żebyście zwrócili uwagę przy wizycie u nas na nową kolekcję, którą chcemy wzbogacić nasze zbiory już istniejące. Proszę przyjść i podziwiać to, co w ostatnim czasie udało nam się zdobyć. Zapraszam. Wielkim odkryciem na rynku zachodnioeuropejskim było znalezienie miniatury przedstawiającej księcia Józefa Poniatowskiego. Co ciekawe, jest to miniatura z epoki, jeszcze przed namalowana za życia księcia Józefa. Wiemy to stąd dlatego, że na ramiennikach księcia Józefa są trzy gwiazdki, gwiazdki generalskie, a nie buławy marszałkowskie, które dostał w momencie, kiedy został marszałkiem Francji 16 października 1813 roku. Książę ukazane na tym poczecie ma tutaj 46 lat. To jest miniatura, która powstała około 1810 roku. Skąd wiemy, że to jest 1810 rok? Mianowicie po jego orderach. Tak naprawdę Legia Honorowa, francuska Legia Honorowa, to jest 1809 rok, którą dostał za wygraną kampanię galicyjską w wojnie z Austrią. A z kolei wiemy z pamiętników Henriety de Vauban, że zgolił wąsy w 1811 roku. Stąd dokładnie możemy wydatować go na 1810 rok. Miniatura jest przypisywana autorstwu Jean Arbengueren, to jest jeden z najwybitniejszych miniaturzystów Francji w tym czasie. Także rzeczywiście wyjątkowa miniatura, wyjątkowy portret, nie tylko w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, ale myślę, że też w Galerii Malarstwa Europejskiego.